Witam Państwa w poniedziałek 20 lutego. Dzisiejszy dzień oraz poranek jutrzejszego dnia zapowiadają się dość wiecznie, a to za sprawą wiatru, który przybędzie do nas o 14 z zachodu. Jak przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wiatr, który ma pojawić się o godzinie 14 do godziny 7 rano następnego dnia, ma pędzić ze średnią prędkością od 25 do 35 km na godzinę, a w porywach to jest aż 85 km na godzinę. I to już jest sytuacja niebezpieczna nie tylko dla pieszych, którzy idą w okolicach drzew czy linii wysokiego napięcia, to przede wszystkim jest sytuacja dla kierowców dosyć trudna. Apelujemy, żeby nie parkować w okolicach drzew, wysokich drzew, ani linii wysokiego napięcia, bowiem to 85 km na godzinę już jest sytuacją dosyć niebezpieczną, nie bez powodu IMGW dało to ostrzeżenie jako ostrzeżenie pierwszego stopnia. Apelujemy również do osób, które posiadają podwórka, posiadają balkony i tam przedmioty, aby je wszystkie zabezpieczyć, pozostawić je w środku, a do wszystkich kierowców, którzy mają taką możliwość, żeby parkować w miejscach zadaszonych.